32 krowy mleczne, wydajność w granicach 8000 litrów. Zdecydowałem się zamontować system e-stado, ponieważ miałem problem z rozrodem w moim stadzie, z wykrywaniem rój. I mam nadzieję, że system pomoże mi rozwiązać ten problem. Zauważyłem, znaczy znalazłem go w internecie i wydał mi się taki najbardziej rozwinięty z tych dostępnych na rynku. Najbardziej chyba rozbudowany z tych, które no, udało mi się tam odnaleźć i przeanalizować. I jak to wygląda? Takie coś. W takim czymś. Aha. A, właśnie nie widziałem. Nie widziałem jeszcze właśnie tego. Coś pożywa jakby plastyczne, nie? Co mogę powiedzieć? Dużo pomaga przy monitorowaniu zdrowia w stadzie, bo jest monitorowana temperatura, pobieranie paszy, przeżuwanie, bezczynności. To wszystko no, daje dużo danych, żeby po prostu upilnować to zdrowie w stadzie. No, bo jeżeli po porodzie by następowały jakieś zmiany, że krowa by po prostu mniej po pokarm pobierała, to można odpowiednio wcześniej to zauważyć i zainterweniować no, leczeniem, czy to jest stan jakiś podketozowy, czy po prostu na jakiś inny problem z paszą i można to po prostu zaobserwować i odpowiednio wcześniej zareagować. Jeżeli się sporo sztuk cieli i często też bywa tak, że jest problem energetyczny i krowa przestaje pobierać paszę, zanim bez tego systemu, zanim się hodowca zorientuje, no to się często za późno i jest później kosztowne leczenie. Generalnie nie nastawiam się na zwiększenie wydajności, tylko chcę poprawić zdrowotność stada. Priorytetem jest rozród. Komórki somatyczne, coś we wczesnym stadium też ten system pomaga pokrywać no i oszczędności w leczeniu i mniej mleka będzie wyrzucane po prostu. Jakie to proste. Przy tym systemie jednak jest bardzo dużo danych. Tylko wystarczy w aplikację wejść i 5 minut poświęcić i jest wiadomo co w oborze się dzieje, będąc poza oborą, na polu gdzieś, poza gospodarstwem.